słyszałam o rzeczach kosmicznych, które mają się tu wydarzyć z moimi zębami, więc tym bardziej jestem przerażona, ale liczę, że to będzie super efekt. W związku z tym muszę być bardzo dzielna. I to będę powtarzać sobie jak mantrę codziennie. Pani miała zbyt mało kości, żeby w sposób prosty można było założyć implanty, czyli w jak najmniej inwazyjny sposób. W związku z tym u góry przy zakładaniu implantów trzeba było wykonać dodatkową procedurę podniesienia dna zatoki szczękowej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Faktycznie jest to zabieg, który jest nieco dłuższy niż sama implantacja. Wymaga trochę wprawy i znajomości pola operacyjnego. No i trochę czasu. Pani Patrycja, jak większość z nas uczestniczek tego programu, jest, nazwijmy to tak troszkę nieładnie, przypadkiem bardzo skomplikowane. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które należy zrobić, poprawić, zmienić, takie zaszłości sprzed lat, nieleczone, nierozwiązywane na bieżąco, doprowadziły do pewnych adaptacji ze strony umiejscowienia zębów, próchnicy, utraty zębów i no jest to dość skomplikowane, żeby to wszystko wyprowadzić. U pani Patrycji musieliśmy odwrócić coś, co nazywa się ładnie gummy smile, a jest to po prostu uśmiech dziąsłowy poprzez korektę wysokości poziomu dziąseł. U pani Patrycji założyliśmy 6 implantów, podnieśliśmy obie zatoki szczękowe, żeby móc w ogóle te implanty założyć. I na tym etapie będziemy próbowali dzisiaj zmienić kompletnie uśmiech. To się nie dzieje po prostu. Piękne są piękne.